jesteśmy trudnymi sąsiadami dla Tesco, natomiast Tesco gości w naszym budynku niezapraszane, w naszych sypialniach, w naszych miejscach pracy, miejscach wypoczynku, bez zaproszenia. Nie mamy na to wpływu, na to, jaki hałas generuje Tesco. I wszystkie nasze uwagi i prośby o to, żeby zmienić logistykę funkcjonowania sklepu, nie spotykają się ze zrozumieniem. Tesco jest umiejscowione w bardzo bliskiej odległości budynków mieszkalnych. Jest bardzo duże obciążenie hałasem, szczególnie jeśli chodzi o urządzenia wentylacyjne. Mówimy oczywiście o już istniejącym Tesco. Problemem są zapachy, szczególnie w okresie letnim, które się roznoszą po okolicy z odpadów, które zbierane są na terenie zaplecza Tesco. No i oczywiście takim bardzo ważnym tematem to jest problemem są hałasy związane z dostawami, czyli tym zapleczem, gdzie odbywają się dostawy, ponieważ bardzo blisko tam zlokalizowane są budynki mieszkalne. Nie mamy szansy dostać sobie w niedzielę dłużej do 8, ponieważ już o 5 stoi kolejka tirów z włączonymi silnikami i agregatami. Więc pobudkę mamy zwykle koło 5, czasami jest to 4. Wzywana Straż Miejska wzrusza często ramionami, czasem interweniuje. Natomiast jeśli chodzi o propozycję Tesco co do inwestycji przyszłej, to jest przede wszystkim zwielokrotnienie tego, co mamy teraz. I to jest podstawowym problemem, czyli zwielokrotnienie tej sytuacji związanej z hałasami. To jest ponad 160 obiektów zlokalizowanych na dachu tego nowo projektowanego obiektu. Poza tym Tesco chce odejść od dotychczasowych ustaleń, czyli zrobić dostawy 24-godzinne na placu dostaw, który będzie przy absolutnie zwiększonej ilości tych dostaw, będzie też placem cały czas otwartym. Te rozwiązania, które proponuje Tesco, zdaniem naszych fachowców od akustyki chociażby, mają się nijak do rzeczywistości. Jest to raczej lista pobożnych życzeń. I to jest podstawowy problem. Ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwni przebudowie, wręcz przeciwnie, uważamy, że przebudowa jest absolutnie konieczna, ponieważ nie zgadzamy się ze stanem obecnym. Więc zdecydowanie chcielibyśmy przebudowy, unowocześnienia obiektu, przede wszystkim zamknięcia placu dostaw w bryle budynku, tak żeby nie oddziaływał na nas ten hałas. Chcielibyśmy unowocześnienia również urządzeń, które tam są zamontowane, jak również bardzo ważna jest dla nas kwestia chociażby estetyki takiego budynku.